Kogoś tam było słychać w budynku. Może podjąć powałkę. Słyszałeś, on mówił, że w budynku słychać przy wodzie. Co mówił? Mówił, że w budynku tak w miejscowości, co żeśmy przyjeżdżali, kogoś słyszeli. A gdzie nas pan wywiozą? Pan wypuśćcie nas. Podziwiajcie piękne widoczki na razie. To wywalcie nas chociaż gdzieś koło miasta jakiegoś dużego, żebyśmy mogli trafić. My nie chcemy problemów. No ludzie, co my możemy wam zrobić? Nie jesteśmy uzbrojeni. Już macie. Cicho powiedziałem. Wrogo nastawieni. Cicho powiedziałem. Dokładnie. Możecie się jakoś skontaktować z policją albo innymi organami? Tak jak panowie, ja nie wiem, ja to nie jestem stąd, to pan powinien powiedzieć. No akurat policja by się tu przydała, bo zostaliśmy porwani. Ja nie jestem żadnym botanikiem. No a co ma botanik do lokalnej policji? Ja tych ludzi nie znam. I są niezłymi skurwysynami, to wam powiem. Numer do Izraela, do policji. Czyli nas komrze gazowej zamknąć. To swoją drogą. Antysemici. Jak, swoją drogą trzeba pogratulować waszemu wojsku inteligencji i... chęci nie śmiałam pomocy, naprawdę. Stoimy w szczerym polu, kiedy się strzelają i nie wpuszczają do środka w ogóle. Żadnej ochrony nam nie dają. Panowie, ale powiedzcie mi, na czym wam zależy. Może jakoś się dogadamy. Nie, ja pierwszy wsiądę, żeby ich kontrolować. Panowie, może mamy jakieś wspólne cele, może jakoś się dogadamy, żebyśmy wszyscy razem, nie wiem, żeby owca była najedzona. Dobra, cisza. Koniec już tych bajek, kończymy temat. Ja pierwszy wysiądę, a później dostaniecie i kolega ze mną, a później dostaniecie informację o tym, że macie wsiadać z pojazdu. Dobra, wysiadam. Dobra, można wysiadać. Okej, kładźcie na ziemię, na drodze. Na do drodze, przodu, na drodze. 10 metrów od pojazdu do przodu. I na drodze się położę. W porządku, nie rozmawiać między sobą. Położę się. Okej, okay, stój. Przeszukuję cię, w związku z tym wywal z kieszeni wszystko, co masz. Przeszukuję cię. Okej, okay, snik. Ciebie przeszukuję. Nie mogę wyrzucić, chwila, wyrzucam. Okej, okay, dobrze. Znajdujesz ukrytą broń, więc muszę ją wziąć do rąk, żeby wyrzucić. Czuję w czarnym gajerku, przeszukuję cię. Rzuć wszystko, co masz. Dobra, cofnij się. Wrzuciłeś wszystko? Do tyłu jeszcze. Jestem ranny, bo tak szybciej nie mogę. W porządku, jeszcze 5 metrów do tyłu. Teraz ty. Dobra. Ty w brązowym gajerku do tyłu. Się cofnij się. Tam gdzie kolega jest. Na drugą stronę drogi. Wszyscy do tyłu. Do przodu, przepraszam, tam kolega. Się? Wszyscy. Nie mam żadnej broni. Wyrzuć wszystko, co masz w kieszeni. Okej, okay, czacha, załaduj wszystko do autobusu. Co oni mają? Jak to co? Uzi mają, ładunki wybuchowe. O kurwa! Broń. Kto miał kurwa ładunek wybuchowy? Izrael, tak? Poczekajcie chwilę. Mogę... Nie dyskutuj, zamknij się i podejdź tam dalej. Ej, kto miał kurwa z was ładunki wybuchowe, panowie? Coś mi to śmierdzi. Tam do czegoś dalej. Pewnie pan magister. Ej, poczekajcie panowie, czekajcie, bo coś tu, bo chyba ja też zostałem oszukany. Dajcie mi wyjaśnić sytuację. Zamknij się. Kto ma kurwa ten ładunek, panowie? Zamknij się zabić? I do kolegów. To nie są moi koledzy. Dobra. Zamknij się i do kolegów. A który miał też ten ładunek? Pan mi powie, kto miał ten ładunek. Chcesz GPS-a? Powiedziałem ci, zamknij się. Nie mam GPS. Chyba pan magister miał ładunek, bo się tak męczył przez cały czas. Panie magister, chyba nie były próbki. Dobra, bierzcie po dwa ładunki. Kto miał kurwa ten ładunek? Ktoś tu ma magister. Pan to widać, jak są ułożone rzeczy. Nie, do pojazdu, bo to trzeba podzielić. I tak leżymy. Panie magister. Cicho, bo cię postrzelą. Intruzik. Ja ich pilnuję. Kurwa, przez was nas zabiją. Ja ich pilnuję, a wyładujcie to wszystko do ciężarówek. Nie mam po co, czekaj. GPS. A pewnie zostawimy.
Kopiesz wszystko. To radia bierzesz też? Bracie, radia wszystko. Chociaż zostawcie nam jedną mapę jakąś, żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czekaj, tylko GPS-a. Po chuj wam cztery mapy, czy tam ile. Taki jesteś pewny, że przejrzysz następne dwie minuty? Weź te ładunki, trzeba. Jeśli nie zastrzeliliście nas od razu, to chyba macie jakiś jeszcze inny użytek dla nas. Ile masz przy sobie? 3. To zaraz i drugi sobie weźmy, spoko. Coś jeszcze tu jest? Radio zostało. Okej. Okay. Jedno radio nie szkodzi. Jedno radio można im zostawić. Mapę nam zostawcie, radio mi nic nie dam. Pan po chuj mi radio. Czekaj, no. Z kim mam rozmowę, jak oni nie mają radia. Panowie, cieszcie się, gdybym był patriotycznym obywatelem, to bym zastrzelił agentów Mossadu jak psów w momencie, w którym ich znalazłem. Nikt z nas nie jest żadnym agentem, jest jak się ogólnie w naszym kraju. Jestem botanikiem. A które od tego ładunki wywalił? Tak, to byś pewnie szefem tego całego zgrupowania i dlatego. Grzyk. Szefa zastrzeliliście. Czekaj, sorry, niechcący wstałem. Na glebę. No. Szefa zastrzeliliście. Szefa zastrzeliście, bo profesor. Po co ci była ta broń? Po co mi była ta broń? Do ochrony właśnie przed różnymi ludźmi. No przykro mi, nie wykorzystałeś. Wiem, że jesteś człowieku w czapce. No nie wykorzystałem jej, może wy wykorzystacie ją lepiej. Macie z wojskowymi, czy nie? Posiadałem. To posiadam ładunki. Tak się składa, że ja my też. Ale też jestem ciekawy. Po coś to było, prawda? Panowie, siadam w autobus. Do was nic nie mamy, ale wojskowi to nie są nasi znajomi. Ale panowie, słuchajcie, my się dowiemy, albo zacznę ostrzeliwiać każdemu coś po kolei. Panowie, ale możemy się dogadać, mamy wspólny interes, my chcemy stąd uciec, wy też. Czy tam, nie wiem, wy chcecie, może jakoś wam pomożemy przy wojskowych, a dzięki temu będziemy mieli szansę po prostu uciec stąd. Nie wiem, jakieś łódkę ukraść, śmigłowiec czy coś. My do was nic nie mamy. Coś czuję, że to się źle skończy. Sorry, przez pomyłkę. Sama mi staje czasem. Na chuj ty miałeś tę bombę? Nie wiem, wyjaśnimy to potem. Kurwa, mi się okazuje, że mam tu jakieś tajemnice, w macie. Ja żadnych tajemnic nie miałem. No jak pierwszy raz to wyciągnąłem, to mówiłem, że jest to do ochrony właśnie przy takich sytuacjach, kiedy... Tylko trochę później nas poinformowałeś o tym. Nie ma sensu. Jak nie ma sensu? Właśnie przez to, że ludzie takich rzeczy nie mówią, to jesteśmy tu, kurwa. Gdzie jesteśmy? Wjebaliśmy się. Nie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo postanowiliście jechać do jebanego miasta znowu, do tych popieprzonych wojskowych. No tak, bo to była jedna szansa, że się może uda nam jakieś informacje sprzedać. Oj tam, informacje. Trzeba było wziąć i stąd spierdalać. Tak, że jak oni też by nas wzięli na muszki i rozpieprzyli, chuj wie jak to ludzie niehonorowi. Nie wiem. Na pewno nie bylibyśmy w dokładnie takiej sytuacji, no, jak jesteśmy w dupnej, no. To panowie, miło się z wami pracowało. Co mi jest pierwszego? Ucieka panu w samochód chyba. Wstawiam się sobie. Nie możecie nas tu po prostu zostawić. Wstawać, idziemy na piechotę. Ale gdzie mamy iść? Tuż drogi idziemy. Mogę to radio wziąć, którym się zostawić? Nie, idź. Przecież je zostawiliście nam. Idźcie środkiem drogi.
nie rozbiegać się.